Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest profesor Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dwa dni temu na spotkaniu w Pabianicach Leszek Balcerowicz powiedział coś takiego. Proszę się nie sugerować, proszę się nie sugerować, że niektórzy z tych ludzi z PiS-u mają tytuły profesorów. Za PRL-u też byli różni profesorowie. A jak popatrzy się, kto wielbi Mussoliniego i Hitlera, także nie można się opierać tylko na tym, że to są profesorowie czy eksperci. Pan profesor widzi tutaj w swoim popieraniu PiS-u jakąś analogię do tych profesorów, którzy popierali Mussoliniego i Hitlera? No nie, zresztą to jest taka wypowiedź samozwrotna, bo ona potwierdza, muszę powiedzieć o wypowiedź profesora Balcerowicza, że ona potwierdza, że nie wszystkie wypowiedzi profesorów trzeba brać poważnie. I tak ogólnie bym się z nią zgodził. Rzeczywiście jest tak, że nie powinniśmy się kierować tytułami naukowymi. Często nawet łączącymi się, bo to też nie zawsze idzie w parze z prawdziwymi osiągnięciami naukowymi, ale to jest trochę co innego niż na przykład znajomość polityki i innych, polityki międzynarodowej. No, rzeczywiście w polskim życiu publicznym bardzo często występują profesorowie, mają bardzo radykalne i bardzo dziwne opinie wygłaszają, jak ta na przykład zawierająca. No, zgadzamy się oczywiście z tym, że sam tytuł profesora jeszcze człowieka mądrym nie czyni. I ja powiedział, że rozkład jest normalny, jest taka sama ilość mądrych i głupich ludzi wśród profesorów, jak wśród innych ludzi. No tak, ale tego typu wypowiedzi, bo to przecież nie jest jedyna wypowiedź, jeśli się mówi o tym, że poparcie dla PiS-u jest czymś porównywalnym, jak poparcie dla Mussoliniego i Hitlera, jednak jest już czymś więcej niż tylko kwestią profesorów. Jest pewnego rodzaju też budowaniem wizerunku na zewnątrz, prawda? Jest też w swój sposób odbierane. Czy tego typu wypowiedzi pańskim zdaniem mają wpływ też na to, jak się na Polskę patrzy? Nie, no mają zdecydowanie. Z tym, że oczywiście no nie jest to nic nowego. Ja pamiętam w 2005 był kiedyś pewien znany polski profesor, ale mieszkający na emigracji, też wzywał do bojkotu tych wszystkich intelektualistów, profesorów, naukowców, którzy popierali wówczas PiS, żeby ich nie zapraszać na konferencje międzynarodowe, nie rozmawiać z nimi. Więc ja muszę powiedzieć, że o ile wtedy to bardzo osobiście mnie to jakby poruszało, to dzisiaj się przyzwyczaiłem i to jest tak, to jest oczywiście, że to ma znaczenie, dlatego że jeżeli się wypowiada ktoś o takim autorytecie jak profesor Balcerowicz lub inni znani, te też dotyczy to ludzi kultury, no przecież właśnie nie tylko naukowców, to jest traktowane śmiertelnie poważnie za granicą, bo nikt tych nie traktuje tego jako jakieś dezynwoltury, nie wiem, wyolbrzymienia sytuacja. Przecież tak jest, no bo przecież stąd te różne przecież śmieszne rzeczy i wypowiedzi europarlamentarzystów, czasami w debatach o Polskę, czy jakieś komentarze prasowe, ja słyszałem ostatnio. Ale gdybyśmy to chcieli tak zanalizować, to skąd się bierze taki radykalizm języka pańskim zdaniem? No bo rzeczywiście myślę, że mało jest ludzi, którzy by na poważnie traktowali porównania z Mussolinim czy z Hitlerem, tego co się dzieje w Polsce. A jednak ten język jest używany właściwie rzeczywiście dość nagminnie. To jest jeden z elementów retoryki. No to i to jest pytanie, skąd się to bierze. Ja czasami, jak pamiętam parę takich swoich wrażeń z polskich mediów, przyjeżdżam tu, nie wiem, z Brukseli, Strasburga, czy skądkolwiek inny, włączam radio i słyszę i czasami mam takie wrażenie, że niektórzy ludzie rzeczywiście oszaleli, postradali zmysły, bo na przykład, no nie wiem, opisywanie polskiej sytuacji w kategoriach, nie wiem, stanu wojennego, albo właśnie słyszałem wypowiedź kiedyś byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, nie ostatniego, ale poprzedniego, który z opisu polskiej sytuacji przeszedł do opisu, no nie wiem, czasów okupacji niemieckiej. Więc to są i oczywiście to są zresztą opisy, no, które się samo ośmieszają. To my wiemy tutaj.
prawda, w Polsce. Natomiast na zewnątrz, no, panie redaktorze, ja czytam takie komentarze, w którym porównuje się Polskę już nawet nie do Turcji, tylko do Egiptu. A Jarosława Kaczyńskiego do generała Sisiego. No to są jednak kompletne brednie. Skąd one się biorą? Ja myślę, że jednak, no i to bym się zgodził z profesorem Balcerowiczem, one się biorą być może z niezupełnie odpowiednich kompetencji umysłowych, ale też z poczucia zagrożenia, z poczucia pychy też zawodowej, bo ona nie charakteryzuje tylko sędziów, tylko niestety również profesorów uniwersytetu. A może jest też tak właśnie, że wskutek tej tak radykalnej retoryki nie potrafimy rozmawiać w bardziej pragmatyczny sposób o istotnych zmianach. Na przykład wspomniał pan profesor sędziów, minister Ziobro przygotowuje reformę. Ta reforma, czy wskutek tej reformy członkowie Krajowej Rady Sądownictwa mają być wybierani przez parlament. Czy to jest z pańskim zdaniem dobre rozwiązanie? Bo tu można mieć dużo wątpliwości. Czy to jest tak, że większość parlamentarna ma decydować o tym, kto się znajdzie w tej Krajowej Radzie, a potem Krajowa Rada ma typować kandydatów, których potem zatwierdza prezydent? Co do tej samej oceny, muszę powiedzieć, że cała ta debata wokół najpierw Trybunału Konstytucyjnego, teraz w ogóle wokół właśnie reformy sądownictwa uświadomiła mi pewną rzecz, no, która wymaga debaty, bo rzeczywiście to jest pewien problem. Zwykle się mówi o trójpodziale władzy, ale ona uświadomiła pewien problem. Rzeczywiście, że ten trójpodział też polegał na tym, że sędziowie, w tym sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jakby zawłaszczali coraz większą część życia politycznego. To widzimy też w innych krajach, przecież to jest od dawna znany problem, dyskutowany. I że jeżeli zachwianie jakieś nastąpiło proporcji między różnymi działami władzy publicznej, no to właśnie na korzyść władzy sądowniczej, która to wrażenie kastowości, samowybieralności, a z drugiej strony przecież mamy, wiemy i to od lat, to był jeden z najpoważniejszych problemów też artykułowany przez obywateli, no, że ile trwają procesy, prawda, jak ale się nawet kończą. Jeśli, nawet jeśli nastąpiło takie przechylenie siły ciężkości, tak można by powiedzieć, na korzyść sędziów, czy reforma, która polega na tym, że jednak dominację zyskują politycy, no bo parlamentarzyści są politykami, czy to nie jest trochę takie właśnie wylewanie dziecka z kąpielą? Niezbyt radykalny ruch? Czy nie lepiej jednak debatować o tym w bardziej pragmatyczny sposób, a nie właśnie taki, jak to się dzieje obecnie? No wie pan, to wracamy do... Myślę, że na pewno tego rodzaju reformy powinny być starannie rozważone. Ja akurat nie zajmuję się tym, nie jestem w polskim Sejmie, więc akurat tym... A jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. No, powiedziałbym, nic w samej zasadzie tego, żeby sędziowie byli przez Sejm wybierani, to wiadomo, po części, trzeba odpowiednio byłoby to zabezpieczyć. W tej zasadzie moim zdaniem nie ma nic złego, natomiast rzeczywiście jest kwestia, jak to zrobić. Tylko wracając do tej radykalizacji języka, mi się wydaje, że to jest oczywiście pewne usprawiedliwienie, jeżeli się mówi, że w Polsce jest faszyzm albo jest gorzej niż w stanie wojennym. No to w zasadzie właśnie, nie tylko zawiesza debatę. Słowo, jeden z profesorów powiedział, że mamy w Polsce kaczyzm, który jest odmianą faszyzmu. No więc właśnie, więc, ale to usprawiedliwia wszelkie działania. To w gruncie rzeczy jestem wtedy, jeżeli mam takie przekonanie, jestem zwolniony od jakichkolwiek ograniczeń związanych z obowiązującym prawem. No mogę zrobić wszystko. Mogę właśnie okupować Sejm. Za chwilę mogę... Jeszcze się dziwię, że ten w związku pan nie wezwał, nie wiem, do aktów terroru. No na razie wzywano do nieposłuszeństwa obywatelskiego. I też oczywiście jest to odmowa poważnej dyskusji, no na przykład o tej sprawie, o której mówimy. To znaczy, jak wyznaczyć granice. To tak samo jest z reformą samorządową na przykład. Znowu czytałem bardzo ciekawy komentarz jednej z gazet akurat niemieckiej. No, mówi, no w zasadzie ograniczenie kadencyjności prezydentów. To jeszcze nie jest przejaw faszyzmu. To nie jest jeszcze przejaw, a nawet jest demokratyczny. Ale w tej sytuacji, jak jest w Polsce, to wiadomo, że to jest przejaw faszyzmu. Tak? Znaczy, nie pada akurat to słowo, ale... Więc to pozwala w sposób zupełnie
bezwzględny bronić swoich przywilejów, bez, no właśnie, bez debaty publicznej, bez tego, no, bez tego, że opozycja była opozycją parlamentarną, a tacy ludzie właśnie jak profesor Balcerowicz inni pełnili po prostu tę funkcję, jaką powinni pełnić w debacie publicznej, w wypracowaniu rozwiązań. Panie profesorze, pojawił się w Niemczech nowy kandydat do urzędu kanclerza, Martin Schulz, dobrze znany pewnie też Polakom z różnych swoich bardzo mocnych wystąpień dotyczących właśnie stanu demokracji w Polsce. Jakie są jego, pańskim zdaniem, szanse i jak ten spór wyborczy między Angelą Merkel a Martinem Schulzem, komu powinniśmy kibicować i dlaczego? Nie wiem w ogóle, czy powinniśmy kibicować komu powinniśmy. No tak, powinniśmy to analizować, patrzeć z punktu widzenia naszego interesu. No, niezależnie od osobistych naszych relacji z tymi dwoma osobami. No, Angela Merkel ma swoje zalety. I Martin Schulz też jest ciekawe, bo on jest oczywiście raczej przedmiotem negatywnych odczuć Polaków. Uważany jest, czasami nawet jest jakimś takim stereotypem Niemca dla wielu. Natomiast on jest bardzo lubiany, przynajmniej przez część niemieckiego społeczeństwa, że jest taki ludzki, taki właśnie męczlik, że jest, no i taki też jest przede wszystkim pełen pasji. Bardzo pełen antyamerykański, pasji. Co wygląda na to, że może mu zbudować poparcie, a to z kolei by oznaczało, gdyby on rzeczywiście wygrał, że mielibyśmy bardzo ciekawą sytuację antyamerykańskich Niemiec, szczególnie antyamerykańskich w kontekście Donalda Trumpa. Ten antyamerykanizm jest w Niemczech dosyć trwałym zjawiskiem i też w jednym z pierwszych wywiadów Martin Schulz powoływał się na przykład Gerharda Schrödera, że on się przeciwstawił amerykańskiej interwencji w Iraku. Przypominam, że wtedy Gerhard Schröder mówił o osi Paryż, Berlin, Moskwa. Miał bardzo ciepłe i nadal ma ciepłe Gerhard Schröder relacje. Może nawet cieplejsze. Nawet cieplejsze i też w tej chwili biznesowe. Także to jest, wiadomo, że partia SPD szczególnie, ale na lewicy jest dużo sympatii, ale właśnie w SPD, bo już zieloni niekoniecznie, dla Rosji, że jeżeli gdzieś są ci tak zwani rozumiejący Rosję, to właśnie w SPD, chociaż w CDU też się zdarzają. Więc to może być bardzo ważny wątek, który może mu przysporzyć popularności. On poza tym jest bardzo taki, no mówił w tym wywiadzie. Czy z polskiego punktu widzenia to, kto będzie, czy Angela Merkel, czy Martin Schulz, ma to znaczenie i kto pańskim zdaniem jest dla naszych interesów, pomijamy kwestie sympatii i uczuć, lepszy? Ma znaczenie, jeszcze tylko dodam, że Martin Schulz podkreśla, że ważne jest dla Niemców prawo i sprawiedliwość. Sprawiedliwość społeczna, on dodaje, ale też prawo, że trzeba przywrócić prawo i sprawiedliwość. Dużo mówi w takim zwracaniu się do właśnie ludzi. Tam też ludzi, którym się źle wiedzie, no powiedzmy takiego elektoratu, który byśmy w Polsce też pisowskim, tradycyjnym elektoratem nazwali. Nie, ja myślę, że to jest tak, no nie byłoby oczywiście dobrze, bo wygrana czy silna pozycja Schulza na przykład mogłaby oznaczać, że powstaje rząd SPD, Die Linke, czyli postkomunistyczna lewica i zieloni. To byłby wtedy bardzo trudno by nam się z takim rządem porozumieć. Natomiast łatwiej jest oczywiście nam rozmawiać z CDU, z CSU, ale jak pokazuje też życie, nie zawsze. I my będziemy z każdym kanclerzem, panie redaktorze, rozmawiać i z każdym będziemy odnosić, myślę, sukcesy negocjacyjne, tak jak jest teraz. A jak to będzie wyglądało, to się przekonamy w przyszłości. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor Zdzisław Krasnodębski. Dziękuję. Dziękuję bardzo.